Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dying Lighta na moim kanale. Jesteście ze mną Asek. Siema. I w dzisiejszym odcinku kolejny nasze jakby takie posiedzenie, jak my to już nazwaliśmy. W dzisiejszym odcinku jakiś tu mamy wykrzyknik na sam start. Może do końca wakacji. Nagramy, uda a się. Będzie opublikowane do końca roku. Do premiery Dying Lighta. To dzielny i dumny człowiek. Zawsze mówił, że lepiej się czuje wśród zwierząt. Kojarzę tego człowieka. Chyba był idealnym kandydatem na bezlicego. Nie, ten pomysł pojawił się później. Początkowo nie był wyznawcą. Dopiero gdy otrzymał błogosławieństwo matki, postanowił wspomagać ze wszystkich sił. To wtedy zaczął dostarczać wam leki? Tak, zajął się niektórymi naszymi potrzebami. Cały czas mieszkał w tej chacie? To kawał drogi, szczególnie piechotą. I to właśnie było w Sabicie szczególne. On się zwyczajnie nie bał. Ani potworów, ani nawet mroku. Pojebany był. Wędrował po okolicy nocą, jakby nie było w tym nic specjalnego. Cienka granica między odwagą a szaleństwem, co? Dobra, czekaj, ja pierwsze co muszę kliknąć tak i muszę ciebie wyciszyć. No dobra. W grze i zaczynamy zadania. Rozstaję, poszukaj Sabita, tak? Które robimy? Dzisiaj mieliśmy robić poboczne. Nie mieliśmy fabułę. Nie, właśnie robić. Fabułę mamy na następne posiedzenie robić, a teraz mamy poboczne, bo tak się umówiliśmy. O. Poszukaj Sabita chyba. Dobra, poszukaj Sabita, bierzemy. O, możemy pogadać z Arkana. Z Arką? Jeszcze tu wiem, że jak kończyliśmy odcinek, tak, tu jest dużo wykrzykników z tego względu, że kończyliśmy ostatni odcinek, to właśnie mieliśmy. Wyjaliśmy farmę? Więc myślisz, że Erkana tam nie było, gdy to się stało? Nie. Nie sądzę. Rozumiem, więc? Nie znam go osobiście. Ale przez te wszystkie lata dużo słyszałam. Erkan nie był specjalnie odważny już przed wybuchem epidemii. Cóż, znalazłam go w piwnicy. Myślisz, że ukrywał się tam przez cały czas? Tego nie powiedziałam. Ale to możliwe. Cóż, naprawdę trudno w to uwierzyć. W co trudno uwierzyć? Że ktoś nie chce zginąć w walce, w której nie miałby szans? Że ktoś porzuciłby rodzinę, swoich najbliższych w takiej sytuacji. Debil. Nie wiem, Kyle. Chciałabym wiedzieć, co mam o tym myśleć. Ale nie wiem. Nie mam żadnego zdania. Nie wiem. Tylko, czy mógłbyś... Chciałabym teraz trochę pomyśleć. Sam. Dobra, kurwa, nie denerwuj się. Co jest? O, Erkan, dobrze cię widzieć. Co z nią? Wciąż nie reaguje, ale chyba jej się poprawia. Tak, na to wygląda. A ty jak się trzymasz? Ja... nawet nie zdążyłem ci podziękować. Przepraszam za tamto. Byłem w szoku. Nie myślałem... Dziękuję ci. Dziękuję za ratunek. Tak, ostatnio bywało gorzej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Chciałbym być taki jak ty. Ale jestem już za stary na takie numery, co nie? Teraz muszę się skupić na niej. Tylko ona mi została z mojego dawnego życia. Dobra, no ma co, idziemy. Poszukaj Sabita. Questem zajmiemy. Jedziemy pewnie jednym autem, nie? No, idziemy po auto. Dobra. No także który to będzie odcinek? Piąty chyba, tak? Piąty, szósty? Nie wiem. Szósty. Czekaj! Dobra, dawaj, idziemy. Obuwał the following jest bardzo króciutko. Dlatego robimy poboczne questy, żeby wiecie, potem już jak ruszymy, to ruszymy i no roz. Ile na plus minus, kurna, jeszcze tak. No tak myślimy, że około 15 odcinków będziemy mieli. Z following, nie? No, w ostatnim odcinku... Niestety albo niestety, Niemiec będzie sam. Nie spoileruj. Znaczy to pewnie no wiadomo, że końcówki tych jakby gier, no to sam, ale pewnie rozwiążemy jak z tamty z tym. W podstawce, że będziesz po prostu na tym, nie? Bo to chyba nie będzie aż tyle, tak? Albo oddzielny odcinek będzie też. No. Zobaczymy.
Może gdzieś... się strzelam, że i tak przez wakacje tej jakby serii nie skończymy. Nie, ale gdzieś tam do połowy września powinno się skończyć. No i wtedy jakby taka 3-miesięczna plus minus przerwa będzie od Dying Light'a. Nie, i no do premiery zobaczymy. Dzień premiery raczej nie wyjdzie pewnie odcinek, ale... Ale dzień po premierze, tak? Może. Może. Ale pewnie nie, no pewnie w dzień premiery będziemy gierczyć już. Raczej nie, mój internet nie wytrzyma obciążenia. Ja tam pobiorę, no. A, nie, się chyba zablokowałem. Czekaj. Weź wysiądź. Dobra. O, recytuję. Siadaj. Czekaj! No nie, no co ty? Dawaj, teraz. Dawaj! Dobra. Ktoś nas goni? Małe problemy, Neymana. Teraz mi paliwo się skończy, więc... Co ty pierdzielisz? Ty kurwa, ty na ucie jeździć, Maniek. No jak musisz... Maniek, bo nas gonią! Pełno tych wyra... I tak będziemy musieli tutaj kotwiczki użyć. Bo tam się nie wiedziemy. Allah Akbar! Allah Akbar! Jeden HP. Ty żyjesz. Ja ty masz HP. Jeden. Ty, kto jest, kurwa? Kotwiczko, działaj. Nie tak! Nie tak! Co jest? No. Poleciałem w dół. Jezu! Może, bo to jest bardziej powalone viral. Pojebało kogoś, kurwa, dyszy coś na mnie. Halo! Nie, ale te virale to są tak upierdliwe. Dobra, jeden z drugim leży już. Będzie strzelał i tutaj będzie ich zwabiał. Dobra, musimy się dostać do środka. Dobra, jak widzicie. I dostaniemy się oknem. Okno tu. Szukaj zioła. Zioło. Zioło bagienne. Bagienne ziele. Na dół? Na dół, no. Bo tu zaraz fajerwerki będą mieć. O! Patrzę to jakoś jest ok. Czekaj, bo nie ma miejsca. Idziemy na dół. Brazir, pod jego chatą jest całe pieprzone gniazdo przemieńców. Większość jego rzeczy leży teraz w jaskini. Poszukam wam ziół, ale wątpię, żeby Sabit to przemieńczył. O, ktoś woła pomocę. Oj! Zajebać mu? No. Te. Lepiej nie mówić o tym Jazirowi. No i tak skończył Sabit. I teraz mamy jakieś zadanie dodatkowe? No nie, to zadanie działa. Dobra, no do góry. Co tu się stało? Wejdę tu? Wiem, że jestem lamą w tą grę. Kotwiczką pewne. Czekaj, w którymś odcinku było tak, że ciągle padaliśmy. Ale to nie w The Following, tylko w zwykłym podstawce. To było jak na to jakiś most chyba wchodziliśmy, z tego co pamiętam. No, nie pamiętam już tam. Auto stoi dalej, stoi. Stoi. Poza tym nagrywaliśmy tego podstawkę w lutym. Tak, mieliśmy skończyć nagrywać w lutym, skończyliśmy kurwa w styczniu. W styczniu mieliśmy zakończyć w styczniu, a skończyliśmy w lutym. Tak to było. Tak było, nie kłamie. Dziękuję. Czemu mnie kurna nie złapało?
Cześć, zatankuję ci. Właśnie, a jeszcze... A, nie mam zadania. Jedziemy. Nie, ale typu misje poboczne, typu zniszcz gniazdo albo te, pokraki całe, to nie będziemy raczej robić, nie? Gniazd nie będziemy rozwalać, jakby to nam niepotrzebne do serii, więc... No te pokraki raczej też, nie? Nie będziemy robić. Nitra użyłeś? No nitro użyłem. To już zaświszczało. To nie nitro było. I nie chodzi mi o tego streamera. To nie streamer, jak to youtuber jest. No to się to streamuje. No. Wąchaj spaliny tam. Oho. Nie będzie chyba aut w tym, nie? W dwójce? Czy będzie? W podstawce dwójce nie słyszałem, żeby były samochody. Raczej nie będą. Bo będą coś takiego typu, że samochody będą, ale w poszczególnych misjach, jak było na trailerze. Czego kojarzę, ale może być to też fake memory. O, świetnie. Na drugą stronę. I cyk na dół. Wykręcamy i jedziemy dalej. Kierowca Asek. Może nie wiem. Koper by się przydał. To jest kierowca. Sukces kursanta to dla niego nic. On ciągle grał w Forza Horizon 4. Rama kupić piątkę, ale nie wiadomo, czy go będzie stać. Ogólnie piątka miała być w Japonii, a jest w Meksyku. Japończycy się nie zgodzili? A nie wiem. Były takie pogłoski, że tego piątka będzie w Japonii, słyszałem. A teraz dalej jest tego. Meksyk. Tego potrzebowaliście, prawda? Tak. To się nam bardzo przyda. Przykro mi z powodu zabita. Dziękuję. Nie przejmuj się. Przynajmniej wiemy, co się z nim stało. A taka śmierć to... Dobra. Odzysk bracia i siostry. Oczyść teren. Żniwa. Które bierzemy? Nie, będziemy chyba robić... A, zniszcz gniazdo przemieńców. To jest jądro... To tego nie. Aha. To mamy dwa razy oczyść teren, tak? Mamy odzysk i żniwa tylko z zadań pobocznych, które będziemy robić, tak? Nie, bo to są typu, że jakieś tam specjalne mu tam to trzeba. To zrobimy zgromadzenie od razu, dobra. No lecimy z fabułą trochę. Fabułę od razu. Co jest? O ja pierdziule. Będziemy patrzeć. Przewozić naszym łazikiem. Seria z Dying Lighta dwójki, myślę, że koło 50 odcinków będzie, bo raczej tam będziemy chcieli wszystko dosłownie od deski do deski, a przynajmniej będę chciał tam, nie? Nagrywać, także no dzięki. Tam jedno podaje się, to chyba kojarzy mi się, że z 20 godzin ma zająć. No nam zajmie 30. Wiesz, eksploracja, jakby w The Following nie musimy eksplorować, nie? To wiesz, bo już mamy przygotowany profil i wiesz. No, ale zawsze. Na przykład o łazikę, nie? Ale się przyjemnie bardzo jeździ. No fajne. Wiesz. No... Może jak dodadzą jakieś DLC do wiki. Może wtedy będzie można podróżować, nie tylko w misji. Fajnie by było. Mhm.
No by takie same łaziki wróciły. Auta nie muszą być, nie? A obojętnie. Fajnie. No może było czymś jeździć. Albo... motorem. Albo właśnie też myślałem, że może jakimś motorem. A może rower? Albo będzie rower. No, z GTA San Andreas od razu. Ket się pytał, czy będzie rower na parkurze. Gdzie my wjeżdżamy? Nie, niestety nie będzie. Tutaj. To jakieś spotkanie katolików będzie, czy co? A sekty tej całej. Oj, karamba, i się nie miała sytuacja zrobiła. Wiecie. Nie, nie, nie. No, fajnie, fajnie, fajnie. Pa, jakie ładne tereny. Chyba Polska. Przez tą górę przechodziłeś? No, przez schody tutaj, przez schody. Użyłbym kotwiczki, ale aczkolwiek boję się, że spadnę na dół. A woda jest na dole. I proszę bardzo, jesteśmy w samej górze. No. Powiem tak, że widoczki tutaj są niezłe. Uja pierdolę. Pomyślałeś o tym? O ty, że... tam byliśmy, tam było, tam była ten... Haran. Pomyślę o tym, że Bankroid The Following akurat ma już z 5 lat. A podstawka z 6. Mhm. Aha, spadłem? Co? I, patrzałem się, nie? I chyba coś kliknąłem i spadłem. Czekaj, zrobimy sobie... Dobra, czekaj, czekaj, czekaj. Mam jakieś umiejętności? Nie mam. Jedną apteczkę mogę wytworzyć. Dobra. Chodź. Co to kurwa jest? Co to? Ci zrobili, stary? Teraz zrozumiałem, jak bardzo błądziłem. Otworzyli mi oczy na prawdę, na światło. Orzesz w mordę, jakby przedawkował grzybki. Co tu się odpierdala? Co zombie jest? No co, chyba idą. O, i to chyba matka. I nagle on wyciąga, powinniśmy wyciągnąć spluwę i ją odstrzelić. Ale będzie ciało Chrystusa? Ale że zombiaki się w ogóle nie rzucają. To jest ciekawe. Co się dzieje? Ej, to jest pola? Pola ten, po prostu jest chyba góra. Ścipać nas chcą, ty. Już to robią. Możliwe. Nie wierzę. Twoje i mój los są ze sobą splecione.
możliwe. Nie wierzę. Uwierz we mnie, Kyle, tak jak ja wierzę w ciebie. Kim ty jesteś? O ja pierdzielę. No, nikogo nie ma. Wynieśli nas. Ola, slow. O! Samolot! Jakby cały dalej lecimy z tym, nie? Zresztą. Ale mamy slow mo, ja pierdolę. Kiedy wróci? Cieszę się, o, że mogliśmy się poznać, Kyle. Rozumiem, że wciąż czujesz się zagubiony. Czego można usłyszeć? Tak jest za pierwszym razem. Taki trans. Lakier. Trans? W ogóle. Czyli ten gryzoń mnie nie zaatakował, tylko mi się przyśni? Gryzoń był prawdziwy, ale nie próbuj tego ponownie. Nie jesteś już chroniony aurą matki. Niemniej jednak, twoja dusza i krew zostały oczyszczone. Jak długo będziesz kroczył właściwą ścieżką, będziesz odporny na wirusa. Korona? Pomagaj dalej dzieciom słońca. I co mamy? O. Lena, no dalej odpowiedz. Kyle? Kyle! Podziwiamy. Lena, posłuchaj mnie uważnie. Nie wiem, jak długo to potrwa, ale jestem otworny. Widziałem ją. Matkę, znaczy, przemówiła do mnie. Wpadłem w jakiś trans, a zombie mnie nie atakowały. Lena? Stój. Dobra, jedziemy. Trzeba zaatakować, więc. O co ja się zablokowałem? Posłupki. Zatankować trzeba? Ej, gdzie my jedziemy teraz? Może zobaczyć, co się stało z samolotem, albo do Jazira pojechać. Zadania, odzysk więzy, które łączą. Dobra, to bierzemy. Bo w tamtym samolocie są pewne osoby. No to dawaj do samolotu. Tylko muszą do nas zadzwonić. A nie wiem, czy jak pojedziemy tam od razu, czy to. Dobra, to wtedy Jazira robimy, no. Ja pierdzielę, chłopie, ty prawko nie zdasz, nie? Jak na egzaminie, tak nie robisz. Nie. O! Tu jest rzeka, znaczy jezioro, co ja mówię. Ale w ogóle widziałem tego jakiś filmik, znaczy słyszałem bardziej. No. To jakaś babka, jak. A, gdzie lepiej ha. Jakaś babka tego, na rondzie, zamiast w prawo pojechać, to pojechała w lewo i pod prąd. No to subsku to było. No jest. Nie widziałeś na spotet? Nie, nie widziałem. Normalnie. Nie, nie. Akurat ten ślad. Na rondzie chyba w lewo pojechała. Ale to bardzo często na tym rondzie się tam zdarza, nie? Albo tak jak na plastikowym rondzie w Słupsku, to też tam hit jest, nie? Tam co się dzieją rzeczy, to... No daleko coś kurwa dzisiaj jeździmy autem. W tej we w te. Cholera. Pojedziemy do Jazira. Co? Pojedziemy do Jazira, bo jesteśmy praktycznie. No mamy tu zadanie, nie? Ustalone, więc. Przejechałeś mnie, jak masz to? Ile już nagrywania jest? Pół 25 godziny? Minut. Dawaj. Jakieś zadanie mam, widzę na tym. Jazir, co jest? Wiem,
muszę prosić cię o przysługę. No jasne, czego ci trzeba? Niechętnie to robię, jednak nie poradziłbym sobie tam w terenie. Chodzi o moją córkę. Chyba uciekła z domu. Ezgi uciekła? Dlaczego? Dobre pytanie. Nigdy nie potrafiłem odgadnąć, co się roi w tej szalonej łepetynie. No dobra. Masz pojęcie, gdzie mogła się udać? Jedyne, co przychodzi mi na myśl, to dom Ozana. Byli bliscy sobie. A jej chłopak, co? To o niego się kłóciliście, kiedy tu się pierwszy raz pojawiłem. Mały dupek. W życiu jednego dnia nie przepracował. Nie szanował rodziców. Zawsze z tym durnym uśmieszkiem i czapką z daszkiem do tyłu. Wyluzuj, poszukam jej. Nic. Ta czapka z daszkiem chyba wszystko zmieniła, nie? Mieszka na farmie dość blisko oazy. Czapka z daszkiem zmienia człowieka. Jeszcze do tyłu. Nie, bo coś tu. Pusta skarbów. Kolekcja broni lokalnego rolnika, wystawa w Muzeum Miejskim w Haranie. O Jezu, trochę kawałek. Jazir, o co chodzi z tą kolekcją broni? A tak, od dłuższego czasu potrzebuję, by ktoś się tym zajął. Kiedyś w mieście mieszkał taki facet imieniem Adam. Trochę dziwa, ale wszyscy go lubili. Zwłaszcza jak się upił. No. Adam miał wielką kolekcję broni, słynął z niej i nawet nieźle strzelał z tych swoich cennych rewolwerów. Ale kiedy zaczął się starzeć, popadł w paranoję i bał się, że ktoś mu je ukradnie. Plotka głosi, że kiedy umarł, jego dom okazał się być całkiem pusty. Nie było w nim nigdzie żadnej broni. Okej, ale co ma z tym wspólnego ta szabla? Adam był zmyślny. Dawno temu dostał w swoje ręce szablę mojego dziadka i nijak nie mogłem go namówić, żeby ją oddał. Mam nadzieję, że jeśli ukrył swoją kolekcję, szabla też tam jest. O, broni może być dużo. Coś on jeszcze chce od nas? To była bardzo tajemnicza wiadomość. Nie chciałem podawać szczegółów przez radio. Jeden z mężczyzn z miasta właśnie zmarł przez zatrutą wodę. Bardzo mi przykro. Tak, nam też. To był żołnierz, który prosił, żebyśmy rozdali wszystkie jego rzeczy. Została nam jeszcze ta karta kodowa. Nie wiem, do czego może służyć. To wojskowa karta. Może otworzyć dowolny wojskowy zamek elektroniczny, jeśli ma odpowiedni poziom dostępu. No cóż, to ją weź. Może ci się przyda. O! Poza tym my nawet nie wiedzielibyśmy, czego ma wyszukać. Dzięki, Jazzy. Dzięki, dzięki. Co jeszcze? Wszyscy widzieliśmy, że matka przyjęła cię w szeregi posłusznych. Więc my też przyjmujemy cię do naszej społeczności. Jesteś teraz mile widziany wśród dzieci słońca. Dzięki, Jazir. Rozdziała otwieranie wojskowych skrzyń z zaopatrzeniem. W różnych miejscach w okolicy zawierają one specjalne plany. Dobra. Nie ma problemu. Coś nam się na niebiesko wyświetlili. No i tak, co my mamy wziąć? Może załatwimy to łowca skarbów? Nie. Więzy, które łączą. Idziemy do Ezgi. Teraz ja poprowadzę. Daj mnie ten. Po moim jedziemy. Nie, to pojedź moim po prostu i tyle. Warto sprawdzić, czy ktoś przeżył. Mogą być ludzie spoza strefy kwarantanny. O, to jest o tym samolocie właśnie. Dobra, robimy to i na potem samolot i wtedy możemy kończyć. O. Wiązek, który... nie wiem, coś mi się kojarzy, że ta misja poboczna z ESG była długa. Dla nas nic nie jest długie. Kurwa mać. Tak Elko nie jest, spokojnie. Ale... gorzej ode mnie jeździsz. O! Chciałem, że mnie zabijesz. No bo ty wystajesz. No wystawało. No co jest kurna skręt, to ma anomalie jakieś. Kurwa, ile tych kurna questów? A, to jest ta popularna misja. To już naprawdę. Wielkimi krokami już się zbliżamy do końca. O nie! Czekaj się.
Ja pierdule. O, koleżka z daszkiem. No. Gdzie jest koleżka z daszkiem? Tutaj. Nie żyje? I liścik ma. No pewnie, że nie żyje. Ja pierdziele, jedziemy. Czy przeszukać jeszcze mamy? Nie. A, mamy poszukać ESG. No, no przy okazji obgrabimy całą farmę. Ja i węża. Halo, Asek? Paliło mnie? No. Włączasz? Co? Zaprosić. Musisz mnie zaprosić. Dobra, nie wiem czy ten... Zaproś do oglądania. Nie mogę ci ten... Czekaj, może tak. Mogę cię jakoś tak dodać? Czekaj. Escape i jakoś się dodawało, nie? Zaproś graczy. O, jesteś. Miałeś zaproszenie czy nie? Wysłałem. Nie, ja nie dostałem. Oj, problemy nie mam z internetem. Ty mieszkasz w, kurna, w takiej miejscowości, że ty powinieneś mieć zajebisty internet. Ja mam gówniany internet. I używam z telefonu, bo domowy się zmienić. O, teraz mnie spróbuj zaprosić. Teraz? No teraz być drugi. Wysłałem. Ja. Dalej dostałem. Ja pierdziele. Znaczy to z mojej winy wywalało cię teraz. Nie, raczej z mojego internetu. Nie, mojej na pewno nie. Teraz jak mam ten inny internet, to nie ma nawet zbytnio możliwości. Nie wiem, nic nie dostałem. Ok, jeszcze raz, inny. A tak cię nie mogę dodać. Uruchom grę, oglądaj grę. Czekaj, zresetuję. Mamy 54% fabuły, the following. Teraz spojrzałem. Nie, ale to są już pojedyncze misje, tak naprawdę. Zrobimy jedną misję fabularną, zrobimy drugą, trzecią. Ja tak myślę, że chyba z 5 albo 6. Ja pierdolę. Co jest? No taki mały rozpierdol. No na chuj mi. Ja pierdolę. Bo już miejsca, no nie tak, nie cofaj się, Piotr! Naboi nie mam, kurwa. Już spierdalam. O kurwa, co tu się stało? No ej, no wypuśćcie mnie, chuje. Zaprosić. Co? Ej, bo aktualnie to robię taki ten, spiżarkę z mięsem. Nie, ale spróbuj teraz. No kurna, ci mówię, że... Nie mam słabe broni, nie? To teraz... No weź escape i po prostu... No wysłałem. A, wysłałeś? O, nie dostałem. No to chyba... No. Nie, chyba sobie nie pogramy. Do końca. O,
odcinka. Problemy Neymana. No wypier... No czemu tego tyle jest? No co jest? Kurwa. Mać no. Zaraz się siltuje, nie? Chłopcy, kurwa, normalnie pograć. Ujać węża tam. Nie wiem. Nie mogę dołączyć, ani ty nie możesz tego. Prosić mnie, żebym mógł wpić. Dobra, wiesz co, ja tu mam przeszukaną chyba całą farmę. Do końca przeszukam i będziemy po prostu kończyć. I otwieranie zamku. Niestety odcinek tak się kończy. No jeden po prostu dzisiaj nagraliśmy, no. Okej, kurna, niech się otworzy ten zamek. Chyba tu tyle. No nie wyjdę stąd chyba, nie? Pierdziele, idę do góry. No dobra, otworzę sobie górą i... No u góry tu chyba nic nie ma. No nie wiem, gdzie tu jeszcze coś by mogło być. Wydaje mi się, że przeszukałem większość rzeczy. Coś na tej farmie powinienem znaleźć? Na jakiej farmie? No chyba byliśmy, skończyliśmy na farmie, nie? A, na farmie. Tego gościa i typiara obok niego. I list, i tyle. Jakoś typiara jeszcze jest? No obok niego. Aha. Jazir, jesteś tam? No. Dom Ozana zaatakowali zarażeni. Nie żyje. Nie ma tu po niej śladu, ale są tu zwłoki innej dziewczyny. Będę szukał dalej. Nie martw się, Jazir. Ojciec zawsze martwi się o dzieci. Powodzenia. Dobra. Sprawdźcie SGS w obozowisku. To zrobimy w następnym odcinku. Także myślę, że to by było na tyle. Mamy 38 minut odcinka. Bójcie ze mną, Asek. Ja mam. No, także trzymajcie się, na razie. Cześć. Pa, pa.